Dzień dobry, z tej strony Ruru, jest ze mną Uru. Uru, to ja. Dlatego Tak. chciałaś zacząć, bo miałaś super świetne Tak. przywitanie. Już tak wiesz, czekałam dzisiaj, nie, aż się przywitam pierwsza, mówię, dobra, dawaj. A twój koń na moim nagraniu jeździ, a nie. O, teraz dopiero zaczął chodzić. Normalnie jeździłaś driftem dookoła mnie. Serio? No. Jezus, ja to potrafię zepsuć. Ale co chciałam powiedzieć? Jeśli ktoś zgadnie, z jakiej to jest bajki, nie? Dosłownie ma ode mnie Tak. subskrypcję na kanale. Jeśli Ode mnie ktoś też. znajdzie Uru i Ruru, to. I nie, to nie są postacie. Nie, to nie są postacie, to jest po prostu mówione było, o. Tak. Ale Ale jak. czekamy. No, jak ktoś znajdzie, to będzie hit. Dobra, to skoro ty Dobrze. się przywitałaś, to ja może powiem, co będziemy robić, ponieważ miałyśmy już kiedyś taki odcinek fajny bardzo, gdzie kupowałyśmy stare konie i próbowałyśmy się ładnie ubrać na starym stylu, wiecie, takim starym sprzed 10 lat, jak SSO powstawało, ale musiałyśmy go usunąć, to stwierdziłyśmy z Lisicą, że to super pomysł, żeby zrobić taki jeszcze raz! Tak. Tak, bo wam się też w sumie bardzo podobał, dużo ludzi chciało go obejrzeć jeszcze raz. Tak, a większość nie widziała, bo nie zdążyła. Tak, bo on No był w sumie u to nas króciutko. Ej, w ogóle czemu ty jesteś bardzo. ubrana na czerwono? Ja też! Dopiero teraz tak zauważyłam, co jest? Jestem w sensie konik, to No, tak. no. Tak, no to nie wiem, tak wyszło. Tak wyszło! To To zależy. zależy, dosłownie. Dobra, to gdzie będziemy Dobra. jechać po te konie? To może tam do tego Ferdynanda, bo on tam ma te stare, nie, Dobra, konie. to chodź. W ogóle zdążyłaś kupić tego kuca, widzę na promocji. Zdążyłam, no bo mi się bardzo podobał. Ale wiesz, co jest najlepsze, że te dwa, co zostały dodane później, one nie były już na promocji. Jak to? Bo w Nowej Grani są jeszcze dwa inne. Taki gniat, zupełnie taki zwykły i taki właty też. I on już, te dwa nie były na promocji. No, ja myślałam, że wszystkie zostaną dodane na promce, a były tylko te starsze jakby, mimo że to ta sama rasa i ta sama generacja, to tamte dwa, te nowsze, nie były. Ale hit, co? Ja cię pierdzielę, no to nieźle. No. Czekaj, no bo ja problem mam, moment, hono tutaj, bo ja chciałam cię do grupy dodać i ja oczywiście zlamiłam. O, dobra. Aha. Czemu mnie to nie dziwi? Dzięki. Chodź, chodź, chodź. W ogóle patrz, jakiego mam ładnego konia. Zazdrość mi. Bardzo jest piękny. Tak ci zazdroszczę, że wiesz. Że wcale takiego nie masz, nie? No. Nie żeby coś, ale ja mam kuca, wiesz? No. Dobra. Tak. Ej, to czekaj, to ma być półtora generacja, druga czy tylko pierwsza? Jakbyś chciała, może ja tam z pierwszej będę brała na Z przykład. pierwszej, no. O matko, dobra, to trzeba szukać. O, chodź zrobimy tak z każdą generacją odcinek, że na przykład z generacją drugą i potem i w... Dobra. Ale ja jestem Właśnie. geniuszem biznesu. Ten pomysł się wytnie. Tak. No. Tak. O, w ogóle tego mam, Andaluza. To nie Kupiłam go, bo to był mój pierwszy konik. Tak? Pamiętam. Aha, z takiego sentymentu. Pierwsza generacja andaluzyjski. One są Koń. śliczne. Jezu, ja O. pamiętam, jak ja bardzo chciałam mieć. Albo te konie sportowe fryzyjskie też. One są. Ła, sztos. No, Albo te pięknie. fryzy i o matko. 1,5. Tylko patrz. 1,5. Nie, no to jeden generacja musi być, nie? Poczekaj, bo ja jestem za daleko. Jak teraz wrócić do tej pierwszej strony? Da się? No, musisz przeklikiwać wszystkie. Dobrze, że tutaj są tylko trzy strony. Milutko, prawda? Bardzo. Ej, chyba znowu, żem weszła do tej strony. Nie, czekaj, jak to jest? Ja tam nie wiem, co ty klikasz. O! Tego nie mam. Ja O, no i super. też właśnie kilku tutaj jeszcze nie mam, ale. Boże święty. Boże święty! Jak one wyglądają śmiesznie, to jest. No, problem. No, żaden problem. Bo ja tak myślę, wiesz? I. Kurde, no nie wiem. Ja już mam. O! Ja już Cię mam. kurczę. Da! Ale do. Aż marzysz?
No, a ty? Czekaj, bo ja kurde, nie mogę się zdecydować. Ja jestem ciekawa, co ty kupisz, nie? Dobra, to ja wiem, ale to ty już kupiłaś, czy Nie, jak? kupuję. Ja też ten spersonalizuj. A masz imię? Tak, moje imię dla mojego konia to Chill. No to fajny chill. Dobra, nie dosiadamy od razu, prawda? Żebyśmy nie widziały. Nie. Idziemy od razu do stajni z Dobra, nimi. dobra, dobra. To ty już pojechałaś? O! Nie, bo ja wypieram imię. No Czekaj. co za lamiszczno? O, już mam imię, Rich! Jedziemy. Rich, o, ej, Konia. ja miałam kiedyś konia, który się nazywał Rich na starym koncie. Rich Boy. Rich Boy. No to też jest Boy, ale po prostu Rich. No, to mój też jest boy. O, czekaj. Nie, nie widziałam cię. Aha, bo ja już jestem w stajni, a ciebie jeszcze nie ma. Dobra. Aha, bo ty już, dobra, wyślij do stajni. No, No w ogóle dobrze, wiesz. dziewczyna od nas z klubu tutaj jest. Może ja napiszę cześć. Hejka. Może ja będę taka miła i napiszę cześć. No, bo miło być miłym. Miło być miłym, a ja O, jej nie widzę. no bo już pojechała tam na przyczepkę, ale zdążyłam ją A. zobaczyć. Dobra, To ja cię to. też przywitam. No, to pięknie. Dobra, to teraz Dobra. tak. Musimy zejść z tych koni, wziąć tamte i teraz tak jak było wtedy, od najstarszych rzeczy, nie? Brać. Tak, od najstarszych rzeczy brać, przebrać się i jedziemy. O matko. O Nie wiem, gdzie matko. jedziemy, ale gdzieś jedziemy. Jedziemy na ocenianie. Tak, ocenianie tego wszystkiego. Dobra, Gdzie to. jest ten koń w ogóle? Ja właśnie też go szukam. No mówiłam! Dobra, możemy już zacząć nagrywać ponownie, jakby stało obok mnie ten koń. Ja nie wierzę. I jej tłumaczę, nie, że może w boksie jest. Nie ma w No, boksie. a naprawdę był w boksie obok mnie, a ja totalnie nie ogarnęłam. Jezu, ale Nie ten koń ma ogarnie. dziwną budowę ciała, nie? Tak. A w Ale ogóle się tak dziwnie porusza się ten stary koń. strasznie dziwnie to wygląda. Dobrze, no i moja stajenna się oczywiście śmieje. Śmieje się, śmiej. Zobaczymy, kto się będzie śmiał ostatni. Będziesz musiała tego staruszka ogarniać. Ja się będę tak wyśmiać. Czekaj, stare nowe. Dobra, to teraz trzeba jakoś ładnie to ubrać. Ale ubieramy się tak na sport. Tak totalnie sportish horse. Co ty na to? Sportowo? No. Ale że konia też, ale tutaj nie wiem, czy do konia jest takie coś sportowe. Jest, musi być. Uwierz w to. Dobrze, to ja po swojemu zrobię sportowe. No dobra. No. Ty myślisz, że ja tak bardzo ogarniam, a jest to, że ja wiem, które to jest sportowe, a które to nie jest sportowe? Myślę, że ty nie ogarniesz w ogóle życia, więc Nie, ja coś czuję, że zaraz naprawdę pójdą mi ignorowani, ja nie? wiem, ja I. wiem. A ona mnie kocha, to ona ogarnia życie bardzo. To wcale nie dlatego, że ja się. Nie, wcale. To nie dlatego, pamiętajcie. Absolutnie. Jezus To w Maria, ogóle gdzieś kupiłam. pisze, że to jest, nie wiem, przepraszam, bardzo sportowe, czy to Nie, nie pisze? nie piszę. Aha. Czyli ja po prostu mam tak po prostu po wyglądzie, tak? Tak, Tak, o, tak, po wyglądzie. tak. Aha. Musisz po prostu nie zwalić tego i tyle. Jezu, jaki ten czaprak jest wielki. No, w ogóle one się tak dziwnie rozkładają na tym koniu, tak? Bardzo. Dobra, to. O, dobra. O. Oho. Jeżeli to Dobra. ma być sportowe. O. A, no to super, tak super ubrałam sportowo, że nie mogę ubrać na konia nawet owijek, nie? Świetnie. Myślę, że doskonale i że tak. No wiecie, o co chodzi. Dobra, ale ja to wezmę, Ale. trudno. Najwyżej będzie brzydko po prostu, no co? Dobra. Czemu ja po prostu tego już nie kupuję, tylko zakładam i czekam, nie wiem na co, na zbawienie. No. Tak. Tak troszkę byś musiała chyba mikrofon odsunąć, bo ja siebie słyszę. A, odsuwam. Dziękuję. Odsunęłam, proszę. Ja już mam generalnie prawie całego konia ubranego. Nie wiem jak ty. Ja
Prawie też, ale owijki też, czy nie muszą być? No, nie wiem, ja nie mogę po prostu, bo chociaż no w sumie z owijkami ładniej. Ja po prostu nie mogę. Ja po prostu nie. Czego nie rozumiesz? Czego nie ogarniasz? Ja no, nie wiem. Nie rozumiem tego po prostu. Nie rozumiesz, jak ja się czuję? Nie. To zrozum. Nie. Okej. Okay. To nie. To nie. No, to nie. Czekaj, stare i nowe. Dobra, to tu mam to. Jezu. A na tego konia nie mogę założyć. A nie, dobra, mogę. A czemu tego nie mogę? Czemu ja kupiłam dwie pary spodni i zrobiłam to... A nie, dobra, kupiłam to i to. No te owijki są takie jakieś dziwne. Ja w ogóle ubrałam spodnie. Kupiłam spodnie z jakimiś fioletowymi czymiś. Czymiś. I to mi totalnie nie pasuje. Teraz będę musiała szukać długich butów, żeby to zakryć. Okej. Okay. Jezu. Ty już do konia już masz wszystko kupione? Tak. A cię kręca. Ja się jeszcze męczę w ogóle, bo nie wiem, czy mam kokardę, albo nie, nie będę żadnych kokardek dawać. Tak to jak koń ma być sportowy, no to bez przesady. O mój Boże, jak ja tu spodnie znalazłam. Sportowo. Sportowo. Tu nie ma nic sportowego do tej postaci. Kupię coś, co ci się spodoba na pewno. Bo jest związane z ulubioną twoją bajką i widzowie będą wiedzieli, jaka jest twoja ulubiona bajka. Okay. A jaka jest moja ulubiona bajka? Jeszcze tego nie wiesz, ale zaraz się dowiesz. Jeszcze tego nie wiesz? Dowiesz się za chwilę, poczekaj. Tak, dobra, to ja mam tak i teraz jeszcze szybko, szybko, ja już prawie kończę. Czekaj na mnie, bo ja tu spodnie wybieram. Dobra, ja już w sumie mam. I myślę, że wyglądam najpiękniej na świecie i nie do podrobienia jestem w tym momencie. A nie? O, ale ładne. Czekaj, nie, bo ja jeszcze butów nie zrobiłam. O, ale ładne. Nie, jednak nie jest ładne. Ale je kupiłam. Kobieta. Nie są ładne, ale je kupiłam. Ej, dobra, ale teraz... A, tutaj jest. Jezu, jakie są ceny tego starego tego, ej. No, strasznie. Są okropne. Masakra. No, bardzo, bardzo, bardzo się wykosztowałam. W ogóle na tego konia się wykosztowałam bardzo. Jak ja będę wyglądać? Ja nie chcę nic mówić. Ja się wolę nie odzywać. Ale przynajmniej... Nie, no wyglądam szpetnie, ale dobra, to nic. Szpetnie to ja wyglądam, wiesz? Dobra, ja zrobię ładne zdjęcie pamiątkowe. O, ja założę... to... Ponieważ Ata ma to dzisiaj i myślę, że jej się to też spodoba. A ja mam... co? Zobaczysz, ale będziesz musiała się przypatrzyć mojej postaci. Okej. Okay. To tak bardzo musisz się przypatrzyć. O matko, aż się zaczynam bać. I myślę, że to jest właśnie idealne na ten Dobra. Zaczynam się bać. Ja już gotowa i mogę wychodzić. Też. To na 3, 4. Boję się. Naprawdę się boję, nie? Co ty tam wymyśliłaś? Okropnie wyglądam. Oh, ale kropek! Mi się spodnie podoba. Gdzie ty jesteś? No tutaj, przed tobą. A ja cię w ogóle na koni nie widzę. Ej, chodź, kawałek dalej. Ty jesteś bez postaci. No, ty też jesteś bez postaci właśnie. A? Ale jak ty się ładnie w ogóle ubrałaś! Jaki ładny czas! Naprawdę! Nie chcesz widzieć mojej postaci, bo się załamiesz. No właśnie nie wiem, co my musimy zrobić, żeby się zobaczyć. Chodź jeszcze raz do stajni i wyjdziemy jeszcze raz. Może ja cię dam do ignorowanych i cię odignoruję? Albo weź podwózkę. Ja wziąłam podwózkę. Nie mogę wziąć, a mogę. Też. O, chyba teraz cię... No zepsułyśmy. No nie, one są tak brzydkie, że aż nie chcą, żebyśmy je zobaczyli. Dalej cię nie widzę. No, dobra, dawaj do stajni jeszcze raz. Zepsułyśmy. Ale jak w ogóle? Dobra, sakra. Wychodzę. No może masz rację, że wiesz, że postacie są na tyle brzydkie, że nie możemy się widzieć. Tak, tak na to wychodzi. Tak mi przykro. Zaś cię nie widzę. Oj. No pięknie. Czekaj, poczekaj, ja cię dam do ignorowanych na chwilę. Mhm. Ale jak? Jak nie widzę twojej postaci?
ja faktycznie! Dobra, to relog. O, wiem, sprawdzanie. Sprawdzanie. Ej, no ja nie mogę żadnego. O, ignorowani, dobra, czekaj, dałam cię do ignorowanych. No. Mi nie znikłaś, o dziwo. Czemu mi nie znikłaś, a ten? O, dobra, teraz, znikłaś. No. Czekamy. Ale ty się ładnie ubrałaś. Chcesz widzieć postaci? Ty jesteś. Jest! Ej, ładnie! Ej, ale ty ładnie pod kolor. Ej, chciałam te spodnie wziąć! Ja o tych spodniach mówiłam, że właśnie, ej, jakie ładne, ale mi nie pasują! Ej, kurde, a widzisz ten? Tak, widzisz, masz to na oku, tak, bo ja mam dzisiaj spuchnięte oko i no, Roxana się ze mnie śmieje i wygląda jak pirat! Wiesz co, ja się nie śmieję, bo ten, ale... Ale, no, dobra. A widzisz, jak ja mam spodnie, już wiesz, o jaką bajkę chodziło? Minionki? Tak! Banana! Banana! Tak, ja banana. W ogóle wam pokażę, tutaj gdzieś pokażę wam mojego minionka, będziecie pewnie mieli go zaraz na środku. Banana! On sobie tak za mną zawsze leży i wiecie. Ale i ty pięknie w tych spodniach wyglądasz. A wiesz co? Muszę przyznać, że jest mi trochę przykro. Dlaczego? Bo nie założyłaś makijaża z pryszczem, ale czuję potencjał w tych twoich zdziwionych oczach. O Boże. Jestem w stanie ci wybaczyć. W ogóle ty masz dwie nuty na dupie, widziałaś? Widziałam. Na tyłku, centralnie na pośladkach dwie nutki są. Faktycznie, takie wiesz. Takie już spore. No. Ty masz tu i tutaj, masz banana na pośladku. Banana to ja mam jednym na twarzy, jak nagrywam odcinek. Ja to mam chyba takiego pomidora wielkiego. Okej, okay. Dobra, chodź sobie, zrobimy ładne pamiątkowe zdjęcie. Wyglądamy ślicznie. Zrób tam ładne pamiątkowe zdjęcie. Aha, zrobimy, zrób nam. Zdjęcie. Zrób kilka, potem mi wyślesz. A, no tak, no oczywiście. No, tylko ten twój upośledzony koń może się troszkę ustawić i uspokoić. Czy tak nie bardzo? A wiesz, jaka to jest w ogóle rasa? Jest... Kop istrącki? Chyba tak, ale ja nie wiem dokładnie, bo ja po prostu heel. Go wziąłem. W ogóle... No heel. No heel, wiem, ale się śmiałam, że chill. A i kop jest irlandzki. A ja powiedziałam chyba islandzki. Tak, ale nie wiem, generalnie bardzo, 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 bardzo ładnie się ubrałaś. Jak na ciebie. Również. Ignorowani za 3, 2, 1 poszło. Nie, no żartuję, bardzo ładnie, serio. Naprawdę ładnie. Ej! Już, ja już, no już. No ja robię zdjęcia. Widziałam. Kurde, no. Ty babo, ty! A w ogóle tutaj mam wiadomość od Pauliny. Hej, czy pozdrowisz mnie na filmie? Pozdrawiam serdecznie. O, jaka miła. A ja... No, ale... no dawno, wiecie co, bo ja do mnie nagrywałam i teraz muszę się troszkę ten... Ale co, te prywatne wiadomości, czy jak? Tutaj na tym. Na SSO, wiesz, w tej poczcie całej. Okej. Ja kiedyś też wejdę tam i poczytam. kiedyś to będzie, zobaczycie. Tak, więc ja zrobiłam takie koreczki, bo jak miało być na sportisz, to stwierdziłam, że ja będę na taki butelkowy zielony. Wiesz, że ten fryzyjski to jest sportowy koń? Wiem. A ja totalnie... Ja ci chciałam powiedzieć, jak ty powiedziałeś, że może tak na sportowo, a ja chciałam powiedzieć, ale wierzę tym, że ja tak trafiłam, bo ja mam sportowego konia. Ale byś się wygadała. Ale mówię nie, bo pewnie będziesz wiedziała, o co chodzi. No, a ja powiedziałam, że na sportowo, jak już kupiłam tego, na którego nawet nie można ubrać totalnie owiek i on totalnie nie jest sportowy, nie? Więc... No, bo on ma takie tutaj ten i na to się chyba nie da założyć. No, nie da się, nie da się. No. Że co, to by było chyba na tyle w tym odcinku. Si. Mi się wydaje, Yossi. No i co? I my dziękujemy wam za oglądanie. Była ze mną Atakama. Ja, ale co poczekaj jeszcze. Patrz, jakie ten koń ma usta w ogóle. Widzisz to? Patrz to. Takie małpie, widzisz? Ja sobie zejdę z konia. No, przypatrz się na jego wargi, patrz. Jak...
Ej, jak faktycznie jak taka małpa. No dosłownie, jak taka małpka. Ej, no hit. Ty też masz jak taka małpa. Ale tamten ma różowe, to tak w sumie bardziej to widać, nie? O, tutaj tak, bo on ma takie tutaj ciemne, to u niego nie widać, ale u twojego bardzo widać. No, także no. Możecie oceniać, komu się bardziej podoba jaki outfit i jaki konik. Czekamy na wasze komentarze oczywiście. Ja zapraszam ze swojej strony tutaj na kanał Lisicy, bo u niej będzie z jej perspektywy. A ona ja zaprasza do mnie, Aci. Tak? Tak, ja zapraszam. Ja jeszcze nie powiedziałam, czy zapraszam, czy nie, ale zapraszam. Zapraszam. Tak, zapraszam. No, u Aci będzie jej perspektywa, także tak. Dwie perspektywy myślę, że wam się spodobają. Tak, a jak chcecie więcej tego typu odcinków? To piszcie w komentarzach. Tak. A. To nawet jakbyście nie chcieli, to i tak nagramy i tak. To nie ma znaczenia zbytnio, ale wiecie. Możecie napisać ewentualnie. Możecie napisać tam, wiecie, no. No, będzie miło i w ogóle. No, bardzo. Także dziękujemy bardzo za oglądanie, dziękujemy za wszystkie łapeczki, bardzo serdecznie was pozdrawiam, do zobaczenia na szlakach Star Stable, trzymajcie się i pa! Pa!